Witamy ponownie w PSZOK, w punkcie selektywnego zbierania odpodów komunalnych. Jesteśmy w Elblągu, tym razem pod hasłem makulatura. Co to znaczy, że makulatura może dostać drugie życie, a może nawet piąte czy ósme? Brzmi niedorzecznie i rzeczywiście nie każdy to rozumie. Zaraz wszystko się wyjaśni. Ten niepozorny papierowy kartonik powstaje z celulozy, którą pozyskujemy z wycinanych drzew. Mówi się, że lasy to zielone płuca planety, dzięki którym istnieje życie i bez których nie poradzą sobie istoty żywe. Zatem, czym możemy zastąpić naturalny surowiec do produkcji papieru, żeby uniknąć wycinania lasów? Odpowiedź jest oczywista. Wykorzystajmy zużyty papier, czyli odpad. Mieszkańcy znają zasady segregacji odpadów i wiedzą, że makulaturę należy wrzucić do niebieskiego pojemnika. Bez względu na wszystko, makulaturę należy przygotować do przetworzenia w naszym gospodarstwie domowym tuż przed wrzuceniem do pojemnika niebieskiego. Na przykładzie papierowego kartonu pokażę, w jaki sposób poprawnie przygotować odpad przed wrzuceniem go do niebieskiego pojemnika, żeby można było go wykorzystać jako surowiec do stworzenia nowej rzeczy. Przede wszystkim karton musi być czysty i suchy. Należy usunąć z niego wszystkie etykiety oraz taśmy. Następnie należy go rozłożyć i zmniejszyć jego powierzchnię. W ten sposób surowiec powinien trafić do zakładu utylizacji odpadów. Papier jest materiałem, który bardzo szybko chłonie wodę, substancje tłuste oraz przyjmuje inne zanieczyszczenia. Wyobraźmy sobie makulaturę powymieszaną z bioodpadami. Bardzo szybko ulegnie ona zniszczeniu, zyska nieprzyjemny zapach i nie będzie się już nadawała do recyklingu. Instalacja w sortowni Zakładu Utylizacji Odpadów doskonale przystosowana jest do segregacji makulatury. Jednak jeśli do zakładu trafi papier zanieczyszczony i zatłuszczony przez inne odpady wymieszane z makulaturą w naszym domu, zmarnujemy bardzo dużo cennego surowca. Z makulatury możemy produkować wiele nowych rzeczy, takich jak papier toaletowy, opakowania, kartony, ulotki, czasopisma, wytłaczanki do jajek, a nawet meble. To niezwykle cenny surowiec. Naukowcy mówią, że czysty i suchy papier możemy przetwarzać nawet do 8 razy. Na przykład karton. Po usunięciu taśmy jest prawie czystym i nowym opakowaniem, które powinno trafić do niebieskiego pojemnika, a następnie do przetworzenia. Te kostki papierowych odpadów czekają właśnie na odbiór przez firmę recyklingową, żeby uzyskać nową formę. Segregujmy papier w domu i podarujmy mu drugie życie pod całkiem inną postacią. Słowo czerpać kojarzy się z wodą. Ta kartka papieru czerpanego powstała w wyniku namoczenia makulatury w wodzie. Metodą domową pokażę, jak powstaje kartka papieru z makulatury. Podobnie wygląda proces przetwarzania dużej ilości papieru w przedsiębiorstwie recyklingowym zwanym papiernią za pomocą specjalnych maszyn. Naszym surowcem do przetworzenia jest gazeta Dziennik. Żeby stworzyć kartkę papieru ze zużytej makulatury do pojemnika z wodą, musimy wrzucić rozdrobnioną gazetę. Następnie za pomocą blendera uzyskujemy papierową masę zwaną pulpą, którą możemy uformować i pokolorować według własnego uznania. W papierni woda spełnia dwie funkcje. Może namaczać makulaturę, a także pomaga oddzielać inne rodzaje materiałów od papieru, na przykład plastikową okładkę od książki, metalowe zszywki od zeszytu czy taśmę klejącą od kartonu. Żeby zrobić kartkę papieru, musimy mieć formę. To jest ramkę z siatką. Do formy nakładamy papierową masę. Którą odcedzamy, a następnie wygładzamy i na końcu suszymy.
To są gotowe prace uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach recyklingowych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów. W firmie recyklingowej, do której trafia surowiec, przetwarza się bardzo duże ilości papieru pochodzącego z domowej segregacji. Zakład Utylizacji Odpadów otacza piękna natura. Czy słyszycie, jak pięknie śpiewają ptaki? Ich gniazda znajdują się na drzewach. Drzewa są domem dla ptaków, ale również produkują tlen, oczyszczają powietrze i chronią glebę przed wysuszeniem. Możemy je uratować przed wycięciem, nie tylko segregując papier, ale również ograniczając jego zużycie. Pamiętajmy o używaniu toreb wielorazowego użytku. Torby papierowe szybko się niszczą, a aby je wyprodukować, trzeba wycinać drzewa. Ograniczmy również używanie ręczników papierowych, ponieważ po zabrudzeniu nie nadają się do recyklingu. Dbajmy o książki, oddawajmy je w dobrym stanie do biblioteki i przekazujmy podręczniki młodszym kolegom. Chronimy surowce i zasoby naturalne naszej ziemi. Kolejne pokolenia będą nam za to wdzięczne.